Ach, jak tu jest pięknie! Zamość nie przestaje mnie zachwycać. Dlatego postanowiłam się nim rozkoszować. W spokoju, przy doskonałej kawie. Tak, tego mi było trzeba. Na odrobinę zachwytu, dlatego witajcie w programie Bujaj się z Kaśką po lubelszczyźnie. Muzeum Fotografii w Zamościu. Musicie to zobaczyć. Tego tu jest. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Liczył pan, ile pan tego ma tutaj, no, sprzętu? Zdjęć ileś tysięcy, aparatów ponad 1000. Jejku, i podobno zaczął pan, jak miał pan 8 lat. Tak, zaczęło się od zdjęcia moich dziadków, pradziadków. Przedarłem je na pół, no i zacząłem zbierać stare fotografie. Fotoplastikon, jedyny w regionie. A co było po fotoplastikonie? Wchodzi już kino. A, kino to ja znam. W Muzeum Fotografii Adama Gąsianowskiego można zobaczyć dziesiątki przedwojennych zdjęć wizytowych zwanych tekturkami. Są też stare aparaty, lampy błyskowe, szklane negatywy i rekwizyty. Wiedziałam, że Zamość można zwiedzać na różne sposoby. Ale że tak? Z góry? Z lotu ptaka? Jak widać, zdecydowałam się spróbować. Matko Boska! Ja mam tu wsiąść? Tak, tak. Jeszcze panią przyjmiemy. Przekonana. Bo właśnie, bo ten moment takiego opadania, żebym nie umiem oddychać, nie, będzie, nie umrę. Nie, trzyma się pani o tu i za to, nie za kabinkę, nie otwieramy się tu. Tak. Właśnie, o, za kadłów. O, i tam nogi do pedałów. Jakkolwiek. Jezu, dlaczego kajakiem mam latać? Naprawdę. Dlaczego mam kajak? Będzie dobrze? To jest dobry pomysł, co ja robię? Mega. A ja to mam coś robić? No, ale ja nie chcę nic robić. Ja nie chcę nic robić. Lecę, bo chcę, bo wciąż kocham ciebie. No dobra, kocham cię, Zamościu. Choć boję się bardzo. Ale ufam. W końcu to profesjonaliści. Aeroklub Ziemi Zamojskiej. Kto wie, może jeszcze zostanę pilotem? Nie, co najwyżej mogę podtrzymać pilota. Dałam radę! Udało się, tylko nie umiem się z tego wydostać. Niech ktoś mnie uratuje. Całkiem się polubiłam z tym szybowcem. Choć raz mogłabym się poczuć jak piórko. A tak serio, było wspaniale. A widoki jakie zjawiskowe. Zacznijcie od pieszych wędrówek zamojskimi trasami turystycznymi, a potem złapcie trochę dystansu i spójrzcie na miasto z góry. Pierwszy raz mam za sobą, dużo emocji, ale dałam radę. To może tym razem skok w tandemie. O nie, dziękuję. Za rok. Zapraszamy.
dołączyłam do grupy Top Gunu. To był mój pierwszy lot. Przeleciałam nad Zamościem szybowcem. Polecam każdemu. To było straszne, ale cudowne. Cudowne! Dziękuję. No dobra, zawijam kiece i lecę. Nie, tym razem nie szybowcem. Lecę do sukcesora, hotelu, który zachwycił mnie pod każdym kątem. Ale już czas na mnie i na kolejne piękne zakątki. Mam krówkę z Zamościa, mogę jechać na Roztocze. Jesteśmy w Bieszczadach? Tak by się mogło wydawać. Oczywiście czasami Roztocze nazywane jest Nowymi Bieszczadami. Natomiast jesteśmy na pięknym punkcie widokowym w Białymsłupie, gdzie na co dzień możemy oglądać rewelacyjny widok, który za naszymi plecami teraz mamy. Przede wszystkim na jedną z ciekawszych wzniesień, które na terenie Roztoczeńskiego Parku Narodowego się znajduje, czyli Bukowa Góra. Tereszpol, Kamienna Góra. Dokładnie. To wszystko tu widać. Stawy Echo. Tu trzeba pojechać, Sochy trzeba pojechać, Piaseczna Góra i Roztocze Szczebrzeszyńskie, Zwierzyniec. No czy tu nie jest obłędnie pięknie? Sami powiedzcie. W sam raz na odpoczynek od zgiełku miasta. Jesteśmy w kamieniołomach w Józefowie. Przepiękne miejsce na zrobienie sobie fajnego zdjęcia, punkt widokowy. Przyroda, można tu pojeździć na rowerze, można pospacerować, ale to nie tylko ta przyroda, to też cudowne miasteczko Józefów. Znane jest z tego kamieniołomu, więc jest to idealne miejsce na różnego rodzaju plenery rzeźbiarskie. Zresztą wjeżdżając do Józefowa zobaczyć możemy różnego rodzaju kamienne pozostałości po plenerach rzeźbiarskich, które tu się odbywały, więc różnego rodzaju posągi, rzeźby do tej pory są tutaj możliwe do zobaczenia. Ale to też miejscowość pełna historii z okresu II wojny światowej. Jesteśmy bardzo blisko, a w zasadzie na granicy lasów Puszczy Solskiej, które to w czasie II wojny światowej były takim miejscem przebywania oddziałów partyzanckich. Możemy natknąć się na różnego rodzaju pomniki, czy też upamiętnienia, na przykład placówek oddziałów partyzanckich, czy też miejsc znaczących bitw z tego okresu. Tak więc idealne miejsce na to, ażeby dotrzeć do tych historycznych punktów, na przykład na rowerze. Sam Józefów to jest ryneczek z ciekawą fontanną, współczesną, ale fontanna ta przedstawia zwierzęta, które w Puszczy Solskiej właśnie sobie mieszkają, żyją, więc możemy tu zobaczyć łosia, rysia, łuszca, cietrzewia, więc bardzo rzadkie, chronione gatunki zwierząt. Jesteśmy bardzo blisko Krasnobrodu, w takim miejscu nie do końca często odwiedzanym, w miejscu, które się nazywa uroczyskiem Belfont. Nazwa ta jest wymyślona najprawdopodobniej przez Marysieńkę Sobieską, która właśnie nazwała to miejsce Bella, czyli piękne fontanny źródło z francuskiego. I było to według niektórych legend i podań miejsce potajemnych spotkań Marysieńki, która była jeszcze żoną naszego trzeciego ordynata, ja nazwanego sobie panem Zamojskim, właśnie z Sobieskim i została królową Polski. Podobno te spotkania były tutaj właśnie na tak zwanym Belfoncie. Ale poza tym, że oni się tu spotykali, jest tu przepięknie. Jest tu przepięknie, piękna woda, jedno z źródlisk bardzo obficie płynących tutaj. Miejsce też chronione, tak oczywiście, miejsce też chronione, ponieważ jest to użytek ekologiczny o właśnie nazwie Belfont. To zwiedzamy. Na Roztoczu czekają Was niesamowite widoki i rozległe tereny, które idealnie sprawdzą się na piesze wędrówki i długie rowerowe przejażdżki. Jest zielono, błogo i naturalnie, zjawiskowo.
W sam raz dla fanów przyrody, szumiącej wody, drzew i relaksu. A także dla tych, którzy chcą pooddychać pełną piersią. Znajdujemy się na szczycie kamieniołomu w miejscowości Krasnobród, miejscowości o statusie uzdrowiska. Kamieniołom sam w sobie też jest chroniony, ponieważ jest to stanowisko dokumentacyjne, ale na szczycie właśnie tego kamieniołomu znajduje się wysoki punkt widokowy, taka współczesna baszta widokowa, z której rozpościera się piękny widok na lasy Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Widzimy stąd również rezerwat Ścisły Święty Roch, no i przede wszystkim zalew kąpieliskowy w miejscowości Krasnobrodzkiej. Oczywiście roztacza przepiękne widoki, czego tutaj doświadczyć możemy, ale Roztocze to jest taka piękna kraina geograficzna, która ciągnie się od Kraśnika do Lwowa. Jest to takie pasmo wzniesień, pasmo górek do około 20 km szerokości. Ten drzewostan chroniony parkiem krajobrazowym to są lasy sosnowe, więc mówimy czasami, że jest to miejsce, które pachnie żywicą. Dzięki temu zawartość jodu w powietrzu akurat w tej naszej uzdrowiskowej miejscowości jest bardzo duża, więc powietrze na Roztoczu idealne jest. Czyli nie trzeba jechać nad morze? Nie trzeba jechać nad morze. I na Roztocze po prostu. Na Roztocze. I tak samo wchłoniemy. Nie wiem, czy was przekonałam, ale ja na pewno jeszcze tu wrócę.